Tak więc film FNAF już jutro wchodzi na ekran kin i tak naprawdę dzisiaj jest ostatni moment na to, aby przedyskutować wszelkie informacje o filmie, których to dowiedzieliśmy się od czasu mojego ostatniego filmu o filmie FNAF, gdzie analizowałem jego ostatni trailer. Tak więc hej wszystkim, witam was serdecznie w tym pięknym, prawie najpiękniejszym dniu, bowiem już jutro wychodzi film Five Nights at Freddy's, a dzisiaj zajmiemy się kilkoma informacjami na jego temat, o których powinniście wiedzieć jeszcze przed jego premierą. A jeszcze nim zaczniemy, wpadnijcie, jeżeli możecie, na mojego Instagramka Mondarex, linka macie w opisie tego filmu. A zaczniemy sobie od pewnego filmu, który pojawił się na kanale Universalu, czyli wydawcy samego filmu, gdzie dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy na temat lore i ogólnie całości. Sam materiał pokazuje kawałek biura we Freddy's, generalnie mamy tutaj kamery, czyli coś, co powinno nas zdecydowanie najbardziej interesować. I na tutejszych ekranach widzimy aktualne nagrania z kamer z kilku miejsc w pizzerii. Między innymi mamy tutaj włamanie, które zresztą widzieliśmy na trailerach. Mamy kilka konkretnych scen w tym mega weird cupcake'a. Jak nie mam jednego z poprzednich ochroniarzy, który właśnie wbił do venta. Mamy także nagrania tak jakby z wiadomości, maybe po jakimś incydencie, który miał miejsce we Freddy's. Ponieważ mamy tutaj kobietę, która właśnie, jak nie wiem, przedstawia newsy w tle ludzi stojących pod pizzerią, a także pojazd straży pożarnej. Tonight at a local pizzeria where five children who were attending a birthday event suddenly and mysteriously vanished into thin air. Let's head inside for more. Ba, kobieta wówczas mówi nawet o incydencie, który właśnie miał miejsce w pizzerii tego samego dnia, kiedy piątka dzieci tajemniczo zniknęła w środku, a teraz trwają ich poszukiwania. To są w sumie te najważniejsze rzeczy z tego filmiku, w razie czego linka macie w opisie, możecie sobie zobaczyć, bo z pewnością coś mogło mi umknąć, a wy możecie zobaczyć tam jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Pod koniec widzimy jumpscare Springtrapa, który jest tak trochę koślawo wklejony, ale jednak ważne, że jest całkiem spoko. Tak więc z tego miejsca przejdźmy sobie na kanał Dołko, a także kilku innych youtuberów. Tu odwiedzili oni prawdziwy, w cudzysłowie prawdziwy, set filmów FNAF i wygląda to po prostu świetnie. Po prostu macie tam animatrony i masę rzeczy jakoś powiązanych z serią. Na kanałach panów pojawiły się oczywiście materiały z tych miejsc i totalnie jest o czym gadać. Zatem rzućmy okiem na materiał Dołko, który pokazał wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim mamy tutaj dokładny rzut kamerą na tą tablicę, którą widzieliśmy w trailerze filmu, na której to znajdują się youtuberzy. Generalnie z bliska widzimy tutaj, że są to najlepsi pracownicy danego miesiąca. W taki oto sposób chociażby 8-Bit Ryan jest najlepszym pracownikiem w grudniu, a Dołko w lipcu. Poza tym Dołko przeszedł się po biurze znanym z pierwszej części i wygląda ono po prostu świetnie. Mamy także ten słynny plakat Freddy'ego. Ponadto zobaczyliśmy każdy inny zakamarek tego miejsca i naprawdę, jeżeli film FNAF aż tak będzie to eksplorował, to jest naprawdę świetnie, ponieważ nie widzimy tylko tego przodu, którego widzieliśmy w samej grze, ale widzimy także boki oraz tył tego biura. Widzimy wszelkie półki, szafeczki, generalnie po prostu wszystko. Co więcej, nawet znajduje się tam vent i mikrofalówka, ale walić to. Vent, myślę, że jest tutaj mega ważny. No w sensie wiadomo jak to ze mną jest, ale fajnie by było, jakby został on wykorzystany w samym filmie, żeby było jakieś nawiązanie chociażby do FNAF 2, gdzie skurczysyny zawsze tym ventem przychodziły, albo w wielu przypadkach. Tak, zdecydowanie, z tym ventem coś będzie, ponieważ wcześniej widzieliśmy poprzedniego ochroniarza, który wbijał do wentylacji, więc na pewno coś z tym ventem działo się będzie. Następnie Dołko przenosi się do sali zabaw z automatami czy z basenem z kulkami. Tam miejsce będzie miała pewna ważna scena z filmu. Następnie w filmie widzimy naprawdę mega super w ogóle rzecz, kiedy to Dołko wchodzi na zaplecze, czyli do dokładnie tego pokoju, który widzimy na dev screenach z oryginalnej pierwszej części. Kiedy animatrony łapią głównego bohatera, a ten następnie najpewniej znajduje się tutaj, ponieważ, no wiecie, screen game overu właśnie pochodzi z tego miejsca. Wygląda to wspaniale. Z innych ciekawych rzeczy następnie widzimy pokój z endoszkieletem. Znajduje się tam również to charakterystyczne krzesło i pewnie tam będzie się rozgrywać ta scena z dziebko przypominająca piłę, gdzie najpewniej mamy starego pracownika pizzerii, który właśnie kończy swoją długą karierę ochroniarza. Widzimy tutaj wiele różnych części, kilka endoszkieletów, no wiem, że się powtarzam, wygląda to świetnie. Następnie widzimy nawet cupcake'a, który jest kuźwa gigantyczny. Następnie miejsce ma chyba najbardziej ekscytująca rzecz, czyli moment, w którym widzimy animatrony. Oryginalną czwórkę, Foxy'ego, Bonniego, Freddy'ego oraz Chickę, którzy... albo które? Nie, raczej którzy, a kim wie. Stoją przed swoją sceną. Nawet zaczynają się tutaj poruszać. I ja totalnie nie wiem o co chodzi, ale Chicka ponownie ma tutaj taką dziwną, zjaraną minę. Trochę tak jak na plakacie, gdzie...
No jest trochę różnie. Naprawdę ruchy tych animatronów oraz ich mimika są bardzo imponujące. Niestety dalej mają te całkiem cringe'owe czerwone oczy, ale spoko, można się do tego trochę bardziej przyzwyczaić. W sumie z najciekawszych rzeczy z tych filmów to by było raczej na tyle, aczkolwiek naprawdę mega ciekawy jest segment, kiedy widzimy animatronów już na scenie z ich akcesoriami, między innymi mamy tutaj Boniego z jego gitarą. A jeżeli jesteście bardziej ciekawi tym, co zobaczycie w tych filmach, to zapraszam na kanały Dałko i 8bit Ryana. Kilkoro innych twórców również dostało zaproszenia. Po prostu sprawdźcie to sami, bo magia wręcz z tych filmów kipi, a jeszcze większą magię poczujemy już w ten piątek, czyli jutro. A propos samego filmu FNAF, to na kanale Dałko pojawił się także jeszcze jeden materiał, gdzie ten wypowiada się o samym filmie, bowiem już go widział. Oczywiście jego przemyślenia są tutaj bezspoilerowe, a przez cały materiał widzimy jego wyprawę na przedpremierę filmu FNAF w Londynie. Pojawia się tam także kilka innych postaci internetowych, które mniej lub bardziej są z FNAF-em związane. Mega byłoby marzeniem się tam pojawić, ale oczywiście my jako polscy youtuberzy takich przywilejów niestety nie mamy. Sam stwierdza, że gdyby jednym słowem miał opisać swoje wrażenia z tego filmu, to opisałby je słowem emotional, emocjonalne. Dałko mega wychwala ten film, widać, że jest tym bardzo podekscytowany i generalnie z jego słów wychodzi na to, że mamy dobry film, ale to są tylko słowa Dołko, więc ja bym był jeszcze trochę sceptyczny względem tego, czy to będzie aż takie dobre, czy nie. No ale i tak pewnie wszyscy będziemy bawić się świetnie, bo to FNAF. Kilku innych youtuberów także zdradziło swoje przemyślenia na temat filmu i ogólnie ich wszystkie opinie są naprawdę spoko. Inny youtuber, czyli Razbowski, nawet dropnął F-worda na sali, bo się wystraszył. Ponoć jest sporo jumpscare'ów w samym filmie. Co jest git, bo poniekąd FNAF z tego słynie, co oni? Ponadto stwierdza, że ending jest mocnym pikiem, że właśnie ending filmu jest świetny. I okej, ten segment nagrywam już na następny dzień, kiedy w internecie pojawiło się także kilka innych opinii dotyczących filmu, które nie do końca pochodzą od youtuberów, którzy kiedyś nagrywali FNAF-a. Zatem opinie na czwartek są mocno mieszane. I sam zauważyłem tutaj pewną zależność, mianowicie jeżeli ktoś jest fanem FNAF-a i lubi całą markę, to film mu się podoba. Aczkolwiek jeżeli mowa tutaj o osobie, która jest trochę spoza tego środowiska, przykładowo jakimś krytyku czy coś, to już ten film do końca mu nie siedzi. To właśnie od osób, które za bardzo we FNAF-ie nie siedzą, te opinie są trochę gorsze, albo nawet sporo. Jeden z krytyków stwierdził, że jest to totalnie nudna, niezaskakująca kolekcja jumpscare'ów, jak w sumie było w grach. Jednocześnie stwierdza, że setting oraz praktyczne efekty są świetne, aczkolwiek film nie ma zagroż jakiejkolwiek atmosfery. Inni krytycy zwracają uwagę na to, że fabuła jest jakaś taka miałka i że zakończenie mocno rozczarowuje, więc jak widać, Dałko mówił coś innego, ale może to ze względu na to, że on akurat kuma grę. Za to w tych recenzjach bardzo często powracają pochwały odnośnie właśnie efektów praktycznych, czytaj animatronów czy wyglądu pizzerii. I ogólnie podsumowując te wszystkie recenzje, to mamy tutaj trochę taką sytuację jak w Mario. Wręcz ludzie nazywają teraz film FNAF Mariem 2.0. Nosi się to do tego, że jeżeli przez dużą część życia na przykład dorastaliście z FNAFem, graliście w gry, oglądaliście teorie, byliście tym mega podjarani, jak w sumie wszyscy, którzy teraz się tutaj zebraliśmy, to film generalnie ci się spodoba, aczkolwiek jeżeli jesteś krytykiem, który totalnie nie wie nic o serii, nie grał w żadną grę, w ogóle nie masz żadnego pojęcia o fabule ani o tym, z czego FNAF słynie, to do końca mu to siedzieć nie będzie. I w sumie można byłoby się tego spodziewać, generalnie wolę dostać film, z którego jako fan będę zadowolony, a nie film na siłę przemielony po to, żeby miał spodobać się wszystkim, a zwłaszcza tym krytykom. No nic, wszystkiego dowiemy się jutro. I tak na dzień przed premierą filmu to jest w sumie wszystko, czego dowiedzieliśmy się o samym filmie. Przynajmniej w Polsce, bo tutaj starałem się kupić bilety, doszło do pewnej śmiesznej sytuacji. Otóż Multikino najpierw odpaliło przez sprzedaż. I początkowo stwierdziłem, że dorwę bilety tam, aczkolwiek kupiłem, przespałem 2 dni. Przez co dopiero kiedy się obudziłem i próbowałem zakupić bilety, to cała sala była zawalona, a ja miałbym tylko miejsce w pierwszym rzędzie. Co oczywiście mija się z celem. Aczkolwiek ostatecznie bilet udało mi się ogarnąć, oczywiście na ten piątek, godzina 18. Oczywiście bilety wyprzedały się bardzo szybko, w innych kinach doszło do podobnych sytuacji. Między innymi stronę Heliosa w pewnym momencie po odpaleniu biletów wywaliło, więc najpewniej było takie zainteresowanie, że serwery tego nie wytrzymały. Także tak, widzowie, dotrwaliśmy. To jest dokładnie ten moment. Film FNAF wychodzi już jutro. Już jutro będziemy mogli siąść na sali kinowej i go obejrzeć. Udało mi się zdobyć bilety, idę na godzinę 18, ale jeżeli byście mnie może jakimś cudem spotkali, to fajnie będzie pogadać czy coś. Może się uda, może nie. Zobaczymy.